propaganda komunistyczna przez lata nazywała ich bandytami. Partyzanci, którzy nie złożyli broni po II wojnie światowej, zapełniali więzienia albo, tak jak pod Gajrowskimi, ginęli w nierównym starciu. Była to największa bitwa partyzancka na terenie Warmii i Mazur i można powiedzieć, że jedna z większych potyczek w skali całego kraju w 1946 roku. 120-osobowa brygada dowodzona przez Romualda Rajsa Burego została zaskoczona przez 10 razy liczniejszą obławę funkcjonariuszy polskich i sowieckich sił komunistycznych. Większość cudem wyszła cało, między innymi dzięki porucznikowi Kazimierzowi Chmielowskiemu, pseudonim Rekin. Przyszedł z odsieczą w momencie, kiedy zaczęła się cała akcja pacyfikacyjna przez UB i przez NKWD. I on był na zewnątrz pierścienia, po czym się okazało, że zrobił wyłom w tym pierścieniu, co umożliwiło żołnierzom przejście do Puszczy Boreckiej. Żołnierzy, którzy zginęli pod Gajrowskimi, zakopano w lesie. O mogile przez lata wiedzieli tylko miejscowi. Pojawiali się tam jacyś milicjanci, którzy by tam jakby mówili, żeby tam za bardzo nie chodzić i tak dalej. Aczkolwiek nie było jakichś takich ostrych może represji, ale jednak ta obawa zawsze była, tak? Dlatego też nie mówiono głośno. Nikt o tym na ten temat głośno nie mówi. W ubiegłym roku ekshumowano szczątki 9 żołnierzy. Pochowano je na cmentarzu w Orłowie. Był to pierwszy państwowy pogrzeb żołnierzy wyklętych w Polsce. Wspominamy dzisiaj naszych braci, żołnierzy niezłomnych. Dziś w tym miejscu wmurowano kamień węgielny pod budowę panteonu poświęconego niezłomnym. Traktuję ten grób jako mogiłę zbiorową, jako grób symboliczny. Panteon będzie tego dowodem. To nie chodzi o to, żeby wiedzieć, że to właśnie w tym miejscu są te kości, a w tym inne. To jest cały oddział. Miejscowa gmina oprócz panteonu chce stworzyć tu szlak żołnierzy wyklętych. Chcemy Izbę Pamięci utworzyć tutaj w Orłowie, w szkole. Jeszcze oprócz tego miejsca oznaczyć i w Wydminach, i w Orłowie, i w Gajrowskich. Gmina na ten cel chce pozyskać fundusze z Narodowego Centrum Kultury. Panteon ma być odsłonięty jeszcze w tym roku. Anna Karpacz, informacje.